легко. Przyda nam się wszystkie rzeczy. Dużo mamy tam? 121. Tam się coś było, widziałem. Tu właśnie. Dobra. Idź do Tris. Chwileczkę, chwileczkę. Właśnie. Toporek, toporek wyrzucimy najwidoczniej. 23, 78, 36, 66. Dobra, to wrócimy. Od razu dłużej. To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że Mengę połknął haczyk. Nie, nie połknął. Wyczuł, że to podstęp. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Książki zebraliśmy. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi. Weź go. Za paskiem nic, ale... Coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz.
skrzynki kontaktowe, sygnały. Rzeczywiście, śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ni słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże? On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie, tylko może nie przez główne wejście. No i chyba nie rozumiem. O, coś tam było, to mi się wydawało. Nie wydawało mi się. Też nie. Tutaj. Tu się rozdzielmy, ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. Poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz już stąd chodźmy.
Jakby rzucił do mnie to znaczy na troszkę. Trzeba walnąć. Hola, pan Roiven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic, już idziemy. Kogo ja widzę? Geralt z Rivii. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengem. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Pochwałę możesz sobie zachować. Mnie interesuje nagroda. Geralt, wszyscy Wiedźmini są tacy bezczelni, czy tylko ty? O co ci chodzi? Okłamałeś mnie. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw, ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Ja zawsze spłacam swoje długi, nawet wobec kłamców. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. No, do spotkania. Niech kłamie. Dobra. Kupiec. Właśnie z tej strony budynku chyba. Dobra.
Dobry. Tak? No proszę, wiedźmi. Od złego uchowaj. To chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu przed północą. Widzimy znów tego zapłonu, który staw się mówi na miejscu o północ. Ale przed tym... Ja muszę troszkę sprzedać parę rzeczy. Co ten kupiec ma do zaoferowania nam? Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Przecież się nie pcham. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. Zobaczmy. Ale 500 ma. On nic tam ciekawego nie ma z tego co widzę. Bywaj. Co tam stękasz? Dobrze, że są te punkty takie jak iść. Bo ja bym się chyba zakręcił jak swoje znajdziemy. Jeszcze zapiszę. Jedna z medytacji na północy. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Tris, skąd wiedziałaś, że... Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zarwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. Niedysponowany.
bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Zaczniesz mówić, to kwestia czasu, więc może oszczędź go nam wszystkim i przestań zgrywać twardziela. Bo co? Bo będę musiał cię uszkodzić. Trwale. Widzę, że znasz się na przesłuchaniach. Ale ja też. Ty będziesz złym strażnikiem od gruźbi tortur, a Ruda będzie tym dobrym od obietnic i współczucia. I tu się mylisz. Zmądrzałeś? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może. Już! Już! To ja. Będziesz mówić? Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Gdzie Menge ukrył skarb Ziggy'ego Ravena? Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak! A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Szukam Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagię bełbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem cię powiem. Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przedpole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Geralt? Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież... Pomogł! To nie takie straszne, daje słowo. Cesle Angef. Pokazałaś dziś pazur. Tak to widzisz? Ja bym to ujęła inaczej. Pokazałam, że niewiele się od tych skurwysynów różni. Ja... Załatwmy, co mamy załatwić i chodźmy stąd. Chcę wrócić do domu, umyć się i kupić. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda?
Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, który rząd się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. No, okej. Jakie rzeczy. Ziołka to się są. Nie, beczka. Rozmawiać. Trochę szybciej będzie. Na górę.